Cześć, dzień dobry, witamy śniadanie z programowaniem. Jak co dwa tygodnie? Bartosz Cytrowski i Michał Michalczuk. Atlasia. Atlasia, dokładnie. Zaczniemy tradycyjnie od przerwy reklamowej. Kanapka Men dostarczył nam pyszne śniadanko. Kanapka Men to jest taka aplikacja. Masz na kanapkę Mena? Tak, mam kanapka, kanapkę Mena, także możemy pokazać ich stronę. To jest taka aplikacja, która agreguje panów kanapków, panie kanapki, kanapka persony i inne tego typu kanapka twory. Tak, które tak, roznoszą tak. nam kanapki po biurach. Także możecie sobie dzięki temu zamówić śniadanko. Polecamy zdecydowanie. Bardzo fajne jedzonko. Tak, to jest zresztą to, co widzicie u nas regularnie, żeby nie było my to potem zjadamy. Także. Tak, tak. To nie tak jest, że... Że, że co tydzień jest cały czas to samo pudełko i teraz, jakbyśmy to otworzyli, to wyjdzie na Także tak. Um, tyle. O eventach nic nie powiemy, bo jest sezon górkowy, nic się nie dzieje. jest się zbliża. Midrzeje jest summit w przyszłym miesiącu. E, mówiliśmy o tym na ostatnim tak. odcinku się z programowaniem. E, jeszcze Michał Mistrzczyn był z nami. E, e, w sensie był na miejscu i. O, okej, okay, dobra, coś się pozmieniało bo są, tutaj możesz nawet to ja może nawet tu w chcemy wrzucić, bo są już ogłoszenia. Będzie Ola Sikora. Ole możecie znać wcześniej z. Z? Z? z... O Boże, nie pamiętam. Ale to, to, to stamtąd aktualnie Ola jest jednym z maintainerów BlitzJS-a, czyli full stackowego frameworku. Jest razem. Także może. Topow top NextJS? Oprócz tego będzie Stefan Judis, to już akurat nie, nie znam, Krzysztof Cieślak, Maciek Walaszczyk, Daniel Afonso. React remix? Co Gdzie to jest? Remixed? Czy to nie jest przypadkiem... To... Czy to jest o remiksie? Czy Daniel Afonso jest ktoś, kogo możemy znać z remiksowych tematów? Nie wiem. Nie wiem też, ale e, można sprawdzić go na Twitterze, bo ponieważ to są Twitter handle. E, kim jesteś człowieku? Out Zero Ambasador. Hmm. Ale najwyraźniej e, coś ma wspólnego z, e, no, z Remixem. Albo oni prostu. <coughs> dzisiaj nie będzie o Remiksie. Dzisiaj, dzisiaj będzie o czym innym. E, mm -hmm. O ja bym powiedział konkurencji do remixa. Wow, e. Tak. Mamy, mamy duży temat, ale to może e, zrobimy sobie jakieś małe podprowadzenie, zanim do nich będziemy. To znaczy, co chciałbyś podprowadzić? To ja bym chciał wrzucić e, to, co cię bardzo zaskoczyło, czyli NPM Dependency Selector. NPM Dependency Selector, daj mi chwilkę. E, Nie ma sprawy. E, e, jest. Bartek, Znalazłem. Bartek przełącza. Znalazłem. Dobra. Także zanim wejdę do tego pytania, jak często miejsce. Ochotę sprawdzić wasze zależności npm albo zależności waszych zależności, albo zrobić jakieś query potem. Ja czasem. Generalnie najczęstsze query, które potrzebuję, to jest. Pokaż mi, dlaczego tę paczkę mam w mojej zależnościach. Dlaczego to siedzi tak. w bloku? Tak, tak, tak. To, to to tak. To jest klasyka. To, to jest klasyka. No, chciałbym znaleźć powód, dla którego mam tą zależność. Tak, ale jest więcej formalnych powodów, bo na przykład mhm. potrzebuję wyciągnąć wszystkie licencje, które mam w paczkach, tak. od których zależy moja To aplikacja. można już teraz zrobić w NPM, możesz wygenerować plik z licencjami i robiłem to już lat temu ładnych parę, gdy mieliśmy klienta prawnika, który stwierdził, że chciałby po prostu wiedzieć jaki jest wyciąg licencji i po prostu zrobiliśmy to, wiesz... Potem żałował, że, że chciał wiedzieć. <noise> po prostu <noise> zrobiłem to i mu wysłałem. Stwierdził, że okej, okay, dzięki. Nie, nie, nie wiem, czy gdzieś tego potem używał, ale... To, co daje nam teraz nowinka w NPMie 8.16, to NPM Dependency Selector Syntax, czyli możliwość szukania po waszych zależnościach w waszym projekcie za pomocą NPM Query, komendy w cli -u. też to można robić programowanie przez, ja, przez arborista, z użyciem takich CSS-owych selektorów. Z co... CSS-owych selektorów, a w sumie no, tak czyli, Nie, czyli możesz sobie dać, wiem, tagi e, w tych, w kwadratowych nawiasach, na przykład license równa się MIT, nie? Albo możesz dać sobie dać dwuklopek type git. Albo możesz być noty. Kumaki. Tak, widziałem, że mam not peer dependency, e, Ta. tak. To. Jak to przeczytałem, myślę, nie no fajnie, fajnie chłopaki, ale po co? Po czym? Zacząłem się zastanawiać um, jakie są zastosowania, tak trochę na przykładzie Atlasiana, w którym pracujemy i gdzie no, jak się możecie spodziewać, Gira ma dość dużo zależności. Dość dużo. Dość dużo. To jest e, Eufemizm? Elfemizm. Elfemizm? <grymizm>? <grym> tak. Dość dużo. Dość dużo. Um, I Faktycznie, jeśli chcielibyśmy zrobić jakieś um, raportowanie bądź um, mieć możliwość napisania jakiegoś bardziej złożonego code moda, którym entry pointem byłaby weryfikacja, czy mamy takie, takie zależności, totalnie, totalnie to kumul. Tym bardziej, że tu możemy sobie zobaczyć, co jest mega fajną rzeczą, e, odfiltrować sobie na przykład peer dependencies. I totalnie to kumam na potrzeby takich Enterprise'ów, jak Atlassian, bądź w ogóle jakichś enterprise'ów in general, na potrzeby raportowania. Kto to w ogóle stworzył? To jest częścią NPM-a teraz. Ja Kto, akurat... sobie za... Kto sobie zażyczył, żeby to powstało? To jest pytanie. Coś czuję, że to jest taki typowo Enterprise feature. W sensie ja tutaj używam Enterprise trochę jako wytrychu, ale gdzieś mając do czynienia z klientami Enterprise, którzy akurat klientami Jira to, to gdzieś zacząłem kumać, jak bardzo specyficzne potrzeby mają, których taki przeciętny deweloper, który utrzymuje jakąś małą usługę. W ogóle patrzę i mówi: Panie, panie, po co to panu? Ja patrzę na to, co jest What's Next. W ogóle jestem ciekaw, czy zadziała mi to, co zwykle. No. Nie, nie z działami. Generalnie What's Next. E, jakie mają plany kolejne? E, I to jest też. Pseudo selektory na outdated, i, no. deprecated, vulnerable i CVE? CWE. Czym są CVE, CWE? Jeśli wiecie, dajcie znać. Ja tak, nie, tak. Nie Właśnie, community nasze. Obudźcie się. Nie, nie wiem, nie mam, mam pojęcia, ale Wulny mm -hmm. i Deprecated i outdated. No kurde, to jest idealna opcja na... Robienie raportów e, automatycznych i potem pageowanie deweloperów, żeby e, to zaktualizowali i przemigrowali. Żeby nie mieli czasu pisać kodu. <śmiech> <śmiech> Właśnie, a propos naszego community, już raz Was wspomnieliśmy, także pozdrawiamy naszego Discorda i nie tylko. Jeżeli nie jesteście na Discordzie, zapraszamy tam, ponieważ to jest sposób, żeby się z nami skomunikować na żywo tutaj w trakcie, w trakcie tego nagrania. Albo też po godzinach, mamy kilka kanałów rozrywkowych, e, jest ekipa, która gra w szachy e, i inne takie rzeczy. I jest oczywiście mnóstwo memów, które szanujemy, cenimy, wszelkie tak. dad jołki, y, słucharki, naprawdę jest sympatycznie. Regularnie przybywa nas coraz więcej, już dobiliśmy chyba do ponad 300 osób, jeżeli dobrze pamiętam. Na miękko. Na miękko, na miękko Na, na, miękko. na miękko. A propos na mi hmm. dobra, nie, to jest dziwny segway. Nie, nie, cokolwiek. Okay, Okej, to co następne <laughs> chciałbyś wrzucić na, na talerz dzisiaj? E o, czy dokładka. Czy macie na reklamy bootcampów? Wy też macie na Facebook reklamy bootcampów, zaczynam myśleć o przebranżowieniu się. Nie wiem, kiedy byłeś jest na Facebooku ostatnio. O jest, wczoraj tak, wczoraj w ogóle nagrywaliśmy live'a z GoIT. To jest jedna no. ze szkół, która prowadzi zajęcia, które na pierwszy rzut oka wygląda jak bootcampy, ale to nie są bootcampy. Oni mają bardzo jakby taki długi program, roczny, jeżeli dobrze kojarzę. Okay. Taki bardziej mentoring. Tak, do, dosyć kosztowny, aczkolwiek, to co jest fajne, uczysz się w swoim tempie. Masz mm. plan, masz generalnie mentora i o każdej porze, wtedy kiedy ci pasuje, możesz przysiąść do nauki, masz konkretne zadania, plan całego dnia. Nie ma nauki w grupach. Znaczy są grupy, ale generalnie nie ma tego problemu, który wiesz, masz Brzmi na bootcampach. Nie, taki właśnie mocny moc mentoring. A no. w ogóle wywołaliście wil wilka, wilka z lasu. Uh. Przepraszam. <laughs> Ale z, z, zachęcam, wrzućcie rzu, okiem na kanał Jazz John IT. To jest w ogóle seria, która trwa od dłuższego czasu od juniora do seniora. Był mm -hmm. już jeden odcinek, wczoraj był kolejny i za tydzień będzie jeden o umiejętnościach miękkich. Także polecam, mm. całkiem fajna prezentacja i mówię, ja byłem mega zafascynowany w związku z moim doświadczeniem, jeżeli chodzi o, o uczenie, także tak. ta formuła mi się mega spodobała. Ja już nie uczę sam, w sensie ja uczę pojedynczo, w sensie nie, nie prowadzę zajęć w grupach. Ale o, dobra. O Gerard pisze, że jest ekipa, która gra w Factorio. Mm. Factorio to jest styl życia, to nie jest gra. Ja straciłem na tym ja pierwszy odcinam. rok pandemii. Ja, ja się odcinam. Pierwszy rok pandemii, naprawdę. No jedno, dobra, nieważne. Ale znaleźliśmy ciekawą rzecz, a nawet nie my, a Tomek, Tomek Gański z backendowych śniadań to wrzucał. Które? Gira CLI. To jest CLI, nam tak. bardzo osobiste bliskie, eee, bo czekaj. pracujemy przy rozwijaniu konkretnie Jira z i ekosystemu e, a Konkretnie Forja w Jira z Bartkiem. I to jest. I to jest w ogóle dość szalony pomysł, to co właśnie widzicie na ekranie, czyli interaktywne e, CLI do Jira. Tak, wspiera Markdowna i generalnie wyświetla Wam opisy zadań Markdownem, pozwala Wam aktualizować opisy zadań, czyli że można programowalnie ogarnąć rzeczy, które robicie na co dzień w diży. A, a w właśnie, 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 to jest istotna rzecz, bo ja bym nie powiedział, że to możesz programowalnie zrobić i zautomatyzować, bo to jest interaktywne CLI. Tak, I sobie wyświecić... to czalka, używa czalka i w ogóle... E... E, czalka, nie, no, czalk jest do, do kolorowania, ale chciałeś pewnie powiedzieć, że używa, Ju, już Ci mówię, co chciałeś powiedzieć. Tego, z czym wszyscy jesteśmy zaznajomieni, bo większość narzędzi frontendowych ma to bym, tryb interaktywny, na przykład Jest, mhm. albo wszelkie generatory. Ja mhm. nigdy nie pamiętam, jak się nazywa ten tool, bo on siedzi pod maską i jest takim bohaterem w cieniu. Tak, daj, właśnie mam, mam to. W sumie zajrzyjmy do package.jsona. Właśnie go szukam. Package.json jest tutaj. O, 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 nie ma właśnie. go. To jest go? What? W pełni. Tak? I'm surprised. Nie, będą gdzieś tutaj siedzi. Jira. Nie, to jest go. To jest, to jest wszystko w go. A, dobra, to, to widzicie. To nawet nie jest czalka. To jest Go, to jest, to jest full Go. Nie myślałeś o czalku, myślałeś o lampy ale. Tak. Dajcie nam znać, o czym zapomnieliśmy. <noise> ale w ogóle idea jest taka jest mega, mega szalona, bo możecie faktycznie wyświetlić e, i listy i filtrować po nich i. i jest tak nawigacja. Dalej. Nawigować po tym, tak, dość, dość szalona. Jak ktoś jest fanem Wima, JKHL działa? Sz szalona idea. No. Także nawet nie myślę o tym pod kątem automatyzacji, chociaż też ma dużo, dużo koment, które już są mniej interaktywne i moglibyśmy sobie po prostu nasz flow zautomatyzować. M -m 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 mnie to urzekło, to nie jest coś, czego użyję, ale urzekło mnie tego historia na maksa. No ja myślę, że w sumie to jest wygodne, jak, nie wiem, chcę napisać wiadomość do komita, chciałem zmensjonować ticket, nad którym pracuję, ale nie mogę znaleźć tego w zakładkach w przeglądarce. CLI, wyszukaj ostatnie zadanie, które miałem otwarte, Pach, idziemy z tematem. Także tutaj w ogóle lista wszelkich rzeczy, które możemy z tym zrobić. Wyświetlić issues'y, które obserwujemy. Także jakbyśmy mogli pokazać jeszcze ekran na chwilę. To tak, jest lista ticket'ów, które obserwujemy. Możemy je zobaczyć. Marku? Halo, halo Marku, jesteśmy, możemy, dobra. Możemy, dobra. E, tak, issues'y, które są za, za przypisane do mnie, do konkretnego usera. I tak dalej, i tak dalej. Także jest tutaj sporo. O! What was the first bug I ever fixed in the current board? Interesujące. Nie, nie wiem, nie mam bladego tego pojęcia, jakbym miał to wyklikać w ogóle w UI u naszej wyszukiwarki, ale ta linijka mi się podoba. Ciekawe. Yep. Ciekawe. Nie, no, no, naprawdę ciekawy projekt, no, tak bym powiedział. Yep. Nie nazwałbym go w kategorii przydatnego dla mnie osobiście, ale naprawdę. Ja się z tym spróbuję na w najbliższym czasie. Dobra. Go for it. Go for it. OK. Co kolejne? Co kolejne? To dokładkę. Bo mamy dzisiaj większy temat, którym pewnie pogadamy w 10-15 minut, czyli Quica. Eee, dość interesujący framework, który już od jakiegoś czasu hula, ale chyba zanim wejdziemy w Quica, może Docosaurus? Docosaurus, tak. Stary, dobry Docosaurus. Tak. Bo już ma wersję 2.0. Już ma wersję 2.0. Hmm. Czym jest Docosaurus? To, to trochę założę, że dużo z Was już Dokozaurusa zna, aczkolwiek zrobimy małe podprowadzenie. Jest może nie wie, że zna, bo patrzy na dokumentację, nie wie, że Dokozaurus stoi za jej stworzeniem. Może nie wie, że zna. Jest to tool do budowania dokumentacji i jej publikowania, który jest tak naprawdę, pozwala nam stworzyć po prostu apkę webową z doksami. Możemy używać Markdownu, możemy używać MDX-a. Na, na froncie całość jest e, renderowana, server-side. Mm, i, I tam jest też chyba SSG. Mam tutaj na ekranie, e, ekranie Nawet nie jest SSG. E, historię, i, w ogóle pochodzenie do Kozałrusa, skąd to się wzięło. E, projekt, tak. który powstał w Facebook Open Source e, w 2017. Także tak. to jest staruszek, już tak naprawdę. Się nie dziwię, tak. że do 2.0 dobili. E, także. I on w ogóle szybko wystrzelił, bo po tym sporo. E, op sorsowych libek, tutaj oni choć wymieniają prettier bubble jak native, rzeczywiście było tego dużo, zaczęło używać do Kozaurusa. Ehm, tak, tak naprawdę do Kozaurs był remedium na Jekila i wszystkie ta ta takie ala Jekillowe tule, gdzie po prostu mogliśmy tylko i wyłącznie napisać e Markdowna, potem był tam e jakiś w przypadku tu był to chyba Ruby, Ruby Magic. To jest e ciekawa sprawa. Dokosaurus tak. dwójka został całkowicie przebudowany. No, no właśnie, właśnie, właśnie. I teraz e, idąc do tego, dlaczego właśnie powstał Dokosaurus 2.0. Oni tutaj mm, fajnie podsumowali to jeszcze punkt wyżej, że Dokosaurus 1 mm, był tylko e, tak na, naprawdę systemem do, do template'ów i nie było możliwości zrobienia niczego na, na kliencie. Czyli był taki SSG. Hugo e, albo innym tworem. Ale go... Hugo Jekyll to jest dokładnie, dokładnie to, nie? E, e, i miał dość ograniczony system timingu, w sensie dodawania timów wizualnych. No i cała kody była monolityczna. Tutaj ciężko mi się do tego odnieść, bo nie zagłębiałem się w niego. Nie? I teraz, dlaczego go przepisali? O. Dlaczego go przepisali? Pamiętasz? Bo ja nie mogę tego. Znaczy... Czy to, właśnie wymieniłem parę powodów, e, dlaczego przepisali, ale to ten drugi punkt, o to mi chodzi, że on most rebuild from the ground with a new modular architecture, czyli głównie po to, żeby można było wpinać własne pluginy yep. i bardzo mocno go customizować pod kątem e, pod kątem teamingu. Przez pluginy, pomyślcie chociaż o tym, że macie Page'a z DOXami i na końcu byście chcieli sobie dorzucić jakiś plugin, który wam pozwala wiem, oceniać tego doxa, dawać wiecie, łapki, serduszki, serduszka i tak dalej to możecie ogarnąć jako, jako plugin do, do kozaurusa. To jest w sumie dość popularnym wiczerem. No Tak, patrzymy jeszcze na statystyki A, użycia. I, teraz, i no. teraz będziecie mogli odpalać po stronie klienta również, ten kod. Tak, bo jakby część frontendowa jest klasycznym SPA redaktowym, mhm. także nawigacja działa po stronie frontu. No, w sumie to Masz nic spektakularnego, większą, nie? Ale... ale wiesz, ale już teraz to możesz. Nie? Masz tak. tam większą interaktywność dzięki temu. Yep. co tu jest poniżej jeszcze wskazane? Co to jest Tauri 1.0? Tauri 1.0 to jest ten. To jest do budowania apek frontendowych, E2 desktopowych, ale w sumie mało istotne Tutaj jako przykład. Okay. Warto powiedzieć, że jakbyś mógł połodnie trochę wyżej. Chciałem size showcase pokazać jeszcze, bo to są jakby wszystkie projekty, które korzystają z, doka, z AURUSa pod maską. Także widzimy tutaj React Native'a, Yo. I web driver IO. O, to jestem zaskoczony mm. Relay, Base. Yep. No, generalnie dużo rzeczy, które. Wyżej chciałeś. Żebym tak? Troszkę wyżej, no. Jest to. To jest ciekawe, adopcja. Zwróćcie uwagę. On wow. ładuje ten wykres. Nie, akurat osób. nie tego to chciałem. W, to był zły pomysł. Dobra. <laughs> Te poprzedni. Tak czy inaczej, można by się było spodziewać, że będzie bardzo powolna adopcja, bo ludzie się. Nie będą chcieli przesiadać na nową major wersję, która ma breaking changes i tak dalej. I jak widzicie, to poszło bardzo szybko i adopcja dwójki jest tak, naprawdę szalona. O jednym, miała taki bardzo stabilny, e, stabilny rozwój, to dwójka wystrzeliła bardzo mocno i teraz gdzieś jest na etapie. Ten blok ma, ma parę dni, jest tam na etapie 160 tysięcy. No to jest w ogóle niesamowite, bo z tego wynika, że Pobreń. jakby zainteresowanie tylko zaurusem skoczyło 10 razy. Bo no. jeżeli mieliśmy 20 tysięcy. No teraz mamy 160. No, no tak, tak. No to, to naprawdę. Totalnie. Marketing zrobił robotę. No. No, no dobra. E, mnie zawsze interesuje sekcja What's Next. E, Upgrade to MDX 2.0, Markdown Infrastructure, Tailwind, o Tailwind będą uh, to, używali. Czekaj, do... My, my jest coś jeszcze, uh, o oh, in JF Support, to jest, też, to jest też ciekawe, w sensie jeśli nie musicie, to nie róbcie tego, okay. ale będziecie mogli. <laughs> tak. <laughs> um, też ciekawe, że wsparcie dla uh, ESM-ów, w sensie dla uh, Skrypt Modules, finally. Hmm. O, i upgrade do MDXa 2.0, o mdx 2.0 mówiliśmy pewien czas temu, że, że też był bardzo duży upgrade mdx MDXa. Pamiętasz co tam się zmieniło między wersją 1 a 2. Tak, z, z, z głowy nie, tak z głowy już nie, ale pamiętam, że było dość dużo zmian, że było też parę e, breaking changes totalnie, z głowy nie, nie pamiętam co się wydarzyło. Dobra, to nie nóżkujmy dalej w tą hmm. króliczą norę. Hmm. Tak czy inaczej, good to know, że DokoZero 2.0 się finalnie wydał. A i to co jest istotne, oni pracowali nad wersją drugą 4 lata. Hmm, według tego blog posta. E, no i jak widzieliście na tym czarcie, w dopiero teraz wyszła, była wcześniej przecież to znaczy, że ludzie używali BETY. E, I niech was nie zwiedzie, że teraz nagle pojawiła się wersja 2.0 jest, ojezu, jakieś tutaj wielkie zmiany. Oni po prostu e, przeszli na semantic versioning bo wcześniej wszystkie majory były wydawane jako minory, czyli jak macie, wiecie... Tak było z Reactem kiedyś, on leciał 0.14, 0.15 tak. i potem nagle się pojawiła wersja 0.11, i Nie pamiętam, w którym miejscu przeskoczyli nawet na przeskoczyli. Ale generalnie oni tutaj też przeszli na poprawne semantic wersji i teraz możecie się spodziewać major wersji, czyli tutaj na pierwszym miejscu, major wersji co 2 do 4 miesięcy. Okay. Nie, czyli tak samo jak React i Angular też, też przeszły na poprawne semantic versioning, dlatego teraz mamy wersję Reacta 18, wersję Angulara mamy 13, 14, 13 chyba teraz. Goni. Gdzie te, tam też było tak, że, że początkowo po prostu było 2, kropka i, i to się rozwijało i, jako minory. Albo Angular 1, który też miał porypane wersjonowanie. To Także spodziewaliście się, że będę do Kozaurus niedługo 3, 4, 5 i, i tak dalej, jeśli chodzi o wersję. To co, zamykamy temat? E, do Kozaurusa? Tak. Chyba, tak. Chyba tak. Chyba tak. Co dalej sugerujesz? To może teraz ty. Co to sugerujesz? może teraz ja. Jak jesteśmy w temacie zarządzania, znaczy, generowania stron i zarządzania treścią, mam takiego linka, no. którego znalazłem. Michał to podrzucił od swego czasu. Jest taki CMS, który nazywa się Payload mm -hmm. e, i wypuścił wersję 1.0. Generalnie o co tutaj chodzi? Mamy CMS-a, który m, pozwala nam e, budować. Znaczy, generalnie ten CMS jest headless, czyli mamy tylko i wyłącznie e, panel zarządzania, który możemy dowolnie skonfigurować. To jest CMS, który chwali się tym, że jest developer first, mm -hmm. czyli e, możesz zbudować co ci się żywnie podoba. Oni mają chyba 20 e, wspieranych różnych rodzajów pól. Które bardzo bardzo wygodnie jesteś w stanie skonfigurować w samym panelu. I z automatu dają ci api restowe oraz api graphql do tego, żebyś mm. mógł z tej treści korzystać. Do tego jeszcze wchodzą wszelkie kwestie uprawnień. Możesz w bardzo granularny sposób ustalić sobie, jakie pola, jakiego mm. rodzaju użytkownikom chciałbyś wyświetlić. I og ogólnie kastomizacja mm. jest, jest kosmiczna, bo jesteś w stanie się wczepić w cykl życia każdego z tych ekranów, każdego z zasobów, które tam masz. W momencie dodania możesz rzucać jakiś element, jakieś skrypty, które odpalą się zaraz po dodaniu, zaraz przed okay. dodaniem. W momencie zalogowania możesz skustomizować sobie dokładnie, jak wygląda ekran logowania itd. Także ja byłem pod wrażeniem, mhm. i oni wyszli z wersji, z wersji beta, tym, mhm. tą wersją pierwszą. Można by w sumie zobaczyć jeszcze na stronę główną. Tam mają też kilka ciekawych mhm. selling pointów, że tak powiem. Z, o, to mi już rzekło, Mamy Marku. <grych> to, mm. Mam nadzieję, że to nie jest znacznik Markiu. Zbyt płynnie się to przemieszcza. Nie, 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 nie spodziewam się. Co ciekawe, to jest sprzedawane jako, czy sprzedawane, serwowane jako middleware do Expressa. Czyli możesz A, sobie do swojej istniejącej aplikacji ekspresowej wstrzyknąć po prostu tego payloada i payload automatycznie przejmie po prostu część adresów URL. Z którymi się zarejestruje tak. swoje, swoje ruty. E, we, we, szczerze, Witch jest bardzo, bardzo fair. E, jak wiecie, Express zjadł świat yep. node owy. W sensie można się bardzo z tym nie zgadzać, bo Express już jest dość leciwy i Ale działa. I, i jakoś jest mało TypeScript friendly z takiego założenia, bo on jest bardzo, bardzo JS-owo mutujący e, jest mało, mało TypeScript. E, Friendly, payload jest w 100% typescriptowy. payload jest napisany w całości w ts także to jest... Nie, nie, to, to, to ja tutaj tylko się odnoszę do, do Expressa, ale Express jest najbardziej popularny jest Jope. branżowym standardem. Działa, działa. No. E, tutaj jest przykład tego, jak ogarnia się mm, reguły dostępu do zasobów, także mhm. m, oparte na funkcjach, bardzo, bardzo przejrzyste, nie trzeba się uczyć dodatkowego języka no. do, czy, do, do konfiguracji. E, Hooki, na no, wszystko praktycznie, co Ci przyjdzie do głowy. Czyli after change, before change, after read i tak dalej, i tak Czyli dalej. Czyli w każdy element cyklu życia mogę się wpiąć. Dokładnie, tak. To jest fajne. E, pokazywanie pól e, warunkowe i e, mnóstwo różnych dziwnych rzeczy. TypeScript, hookie no. authentication e, i tak dalej, i tak dalej. Instant API, także masz wszystko e, jakby out of the box. Hello, o, Łukasz Formela. Sema, pomachamy, tak. chyba. O, właśnie, a propos, zostaliśmy wywołani przez Tomka, Tomka. Tomka, Tomka. Że kiedyś mieliśmy zrobić odcinek poświęcony zarządzaniu stanem w Reakcie. O, do tego mam kilka live'ów, ale do, myślę, że, że wrócimy do tematu. No, tak, tak. Wydaje mi się, że to jest może jeszcze w trakcie sezonu ogórkowego. No, w sumie o zarządzaniu stanem w reakcji ostatnio no, w sumie nie pojawiło się dużo nowych narzędzi, e, no. ale tooling jest ale coraz ciekawszy. ilość istniejących jest na tyle przytłaczająca, że można go odświeżyć. Także ja parkuję temat, e, parkuję temat zwłaszcza Bartkowi, bo Bartek ma... E, e, tym e, czasem tak, czasem. tak, jest tutaj głębiej w temacie, tak, Dobra. zdecydowanie. Także płynnie przejdźmy w takim razie do dużo większego kęska, którym jest... E, quick, 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 quick. quick, quick. Ja e, miałem problem, bo gdy słyszałem, że jest quick, i nie wiedziałem, jak to napisać. Czy przez K na początku, na końcu Q, czy coś, ale generalnie o co chodzi z, z tym narzędziem? To jest narzędzie A... stworzone przez tego pana, którego tutaj widzicie. Że, znaczy... Światek reaktowy może nie kojarzyć człowieka. Wiesz, kto tak, to jest? Tak, to jest twórca AngularJS. Mieszko Hewry, e, i on zrobił prezentację. nie odpalam tego w tym momencie, nie chcę Wam spoilerować. Sam to obejrzałem wczoraj, e, zasnąłem pod koniec, ale ze zmęczenia. E, w każdym razie. O co chodzi z tym narzędziem? To jest e, framework. A, czekaj, zanim. A, Dobra, no. Zanim wejdziesz, mm, oni są na dole strony podpisani jako Build by Performance Nerds i generalnie performance jest tutaj bardzo e, istotnym motywem przewodnim, co zaraz do niego przejdziemy. Bartek, obejrzał oprewkę. Ja poczytałem trochę do, doksów, także będziemy tutaj e, dość komplementarni. Warto jeszcze dodać, zanim wejdziesz, e, co oni właściwie. Kim oni są? Bo jest e, faktycznie. E, Misko, czyli twórca, twórca angularjs JS'a, Jest Manu Almedia, czyli twórca Stencila. Mm. Jest Adam Bradley, czyli twórca Ionica i Stencila. Także to nie są anonimowe nazwiska to się dobrali. w świadku JS-owym. Tak. I to są też ludzie, którzy robią builder IO, ale to już nie będziemy wchodzić. Tak czy inaczej, nie są to anonimowe nazwiska. Builder.io akurat jest całkiem fajnym narzędziem. Na początku tej prezentacji jest krótkie demo, jak, jak to w ogóle działa, bo pozwala wam wszystkie jakby customizowalne elementy podmienić na coś zasilane z poziomu CMS-a. Także mm -hmm. .io mm -hmm. jest takim bardzo mocno wizualnym CMS-em. Tak. Kiedyś było coś takiego, co się nazywało Five. To jeszcze bazowało na VanillaJS-owych snippetach, które mogłeś osadzić w dokumencie HTML-owym i podpinał ci tam właśnie wizualny edytor treści. Także mm. strona się mm -hmm. wyświetlała mm -hmm. i niektóre elementy były edytowalne. Tutaj to jest Chyba. trochę bardziej zaawansowane, bo macie zestaw mili bardzo dużej liczby parametrów. Parę, parę <laughs> bardzo e, dużo. Tak. Jop. Dobra. To dawaj, dawaj. Co, quick, quick, quick. Co my, tam, co my tam mamy? Generalnie zacznę może od, w sumie od dołu. Instant Development with VID. Także VID jest. E, e, znaczy ma, ma generalnie taki, myślę, że korowy projekt w tym momencie. Mm. E, jest mnóstwo narzędzi i tak dalej. Co jest najfajniejsze? Oni się skupili na tym, żeby kod, który, mm, który piszecie, budując tę aplikację, był bardzo zbliżony do Reacta. W sensie, jeżeli tak. chodzi o komponenty, mamy normalnie tradycyjnego JSX-a, mamy hooki, aczkolwiek zachowuje się trochę inaczej. I jest jedna rzecz, na którą ja nie zwróciłem uwagi, ale no. w prezentacji jest wyjaśnione, skąd się biorą te dolarki, które tu widzimy. Także eee, po drogi. Możemy do tego zaraz, eee, zaraz przejść. Jop. Eee, zobaczmy do sobie kolorowe Tak, Zero loading. Resolveable, lazy loading, reduced rendering, scalability i code ones. I, no I generalnie dużo buzzwordów, e, <gryw> po prostu dużo buzzwordów, ale oni w ogóle wyszli od ciekawego założenia i, i, i ja bym chyba z tego punktu zaczął: że stwierdzili, że SSR jest bardzo kosztowny, bo hydracja jest kosztowna. Tak. Że SSR, w, który używa hydracji, jest bardzo kosztowny, no bo właściwie musisz Odtworzyć nie dojrze całe drzewo komponentów. To jeszcze musisz odtworzyć listener na dom, jeszcze musisz stan aplikacji odtworzyć. A po co, skoro możesz po prostu przestreamować HTML, który już ma odpowiednią ilość znaczników i jak najwięcej chunków powycinać i ładować jak najmniej kodu, się tylko da. Oni bardzo dużo danych wrzucają w skrypt tagach w obrębie tego kodu, który jest wygenerowany. Mają taki główny snippet, który jest takim starterem całej, całej aplikacji. I co ciekawe, oni są w stanie podzielić jeden komponent, czyli piszecie jeden komponent, który eksportuje jedną pojedynczą rzecz, a ich narzędzie na bazie syntaksu, z którego skorzystaliście, czyli tych magicznych dolarków. Mm -hmm jest w stanie to podzielić automatycznie na lazy loadowalne tak, chunki, tak. które ładują się w momencie, kiedy są rzeczywiście potrzebne. Tak. Do tego tak. stopnia, że jak mamy click listener, to oni wyłapują fakt kliknięcia. W momencie, mhm. kiedy klikniesz, ładują skrypt, który obsługuje to kliknięcie. Tak. I dopiero wtedy go uruchamiają. Także to tak jakby buforują eventy, które się pojawiły. Tak, czy ja no. mogę... Chodźcie, zamienimy laptopami. Co? <śmiech> Co <śmiech> bo, bo z Bartka laptopa szerujemy ekran. Co chcesz tam poklikać? Eee, także zamienimy się. A... Podobny, tylko inny kolor. <noise> <noise> także chciałem tutaj poklikać um, parę rzeczy, i, bo przejrzałem przejeżdżałem wczoraj doksy e, bardziej dokładnie, także chętnie się do nich odniosę. O, to jest to, do czego się odwoływa, jeśli chodzi o hydrację, versus to, co oni nazywają Resumability, wznawialność e, w Quicku. Nie? Czyli normalna hydracja, to masz e, załaduj bandla, podepni e, handlery do domu, załaduj aplikację, zbuduj komponenty. Działasz. A tutaj, tutaj, tutaj masz faktycznie zawodu bundle, działasz. Tutaj ci w ogóle e, przerwę, bo w wideo pojawiło się fajne demo. Wziął, skopiował HTML z e, istniejącej strony, która już była w określonym stanie. Skopiował sam HTML, w kolei go do nowej zakładki. E, no. otworzy, otworzył narzędzia, elements, paste a z HTML. aplikacja dalej działała. Jakby kontynuowała działanie od miejsca, w którym, w którym byliśmy. Także to robi wrażenie. I, i to się wszystko wkleja. Wszystko eee, czekajcie, ja tutaj mam bla, 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 bla. Resymobile, to się tutaj w pełni, w pełni wkleja odnośnie właśnie tego Resymobile, bo nie wiem, czy to jest jakiś fajny przykład w kodzie, może go, może go nie być. Czego szukasz? Może go nie być, ale jeśli chodzi o, o trzy problemy, które ma hydracja, no to mówiłem, drzewo komponentów, eventy yep. i i, I stan aplikacji. I drzewo komponentów jest o tyle ciekawie, że oni e, przechowują informacje o, o komponentach, o ich położeniu i o ich hierarchii w HTML-u. oni tam leci masę tagów, to trochę może się to wydawać krokiem wstecz, bo to robiliśmy kiedyś. Ale ma, ma to sens, bo dzięki temu faktycznie możesz to wkleić i możesz wkleić goły kod, apka będzie dalej działała, bo będzie zasilana. Przy, przy zmianie z backendu, i to co jest ciekawe, o właśnie o tym nie powiedziałem, na czym w ogóle polega to, ta wznawialność RSM Mobility, że w momencie, w którym ty, jako użytkownik, zaczynasz in, klikać po stronie, um, ona zostaje się interaktywna, to w tym momencie zaprzestajemy operacji na backendzie i w pełni przestawiamy to na, na klienta tak. i zaczynamy po kolei ładować czanki, które są nam potrzebne. I przykładowo to, o czym mówiłeś. O, co się dzieje na kliknięciu? Yep. Ładujemy czanka, nie? <gry> I to po prostu siedzi w HTML-u. Tu nie ma ani js a który musi zrobić to bindowanie e, tych eventów. I to jest, to jest kurwa smart. E, tak. E, pierwsza, pierwsza rzecz, którą się tutaj można przyczepić, to jest to, że OK, no ale na wolnym połączeniu, kiedy mi się to załaduje? Oni mm. to wszystko preloadują. Mhm. Także te skrypty, one że mówię, ładują się w tle, nie, nie zatrzymując działania waszej aplikacji, to nie musi się przetworzyć. Jeżeli mamy skrypty załączone z preloadem, to one zaczną być parsowane dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście wywołamy do, hmm? do, do, do akcji, tak naprawdę. Hmm. Coś, coś jeszcze. A, dolarki. Tak, Dolarki. Dolarki to jest właśnie ten mechanizm, który pozwala rozdzielić kod jednego komponentu, jakby te narzędzia, ich system budowania robi refactoring i automatycznie rozkłada jeden komponent na mniejsze części i oni są w stanie nawet przekazać Ci dostępne zmienne, które były w skoopie, w oryginalnej wersji. Uh, Mają specjalne helpery, nie? czyli tak. jeżeli była jakaś zmienna dostępna, to oni to, mówią OK, to tutaj ją masz, bo w sumie Cię podzieliliśmy na kawałki, więc żebyś miał dostęp do tego skoopa ja, wcześniej. Nie? Ja już pokazuję, o co chodzi. jest to chyba duże słowo, ale na poziomie on na robi, kompilacji. Na poziomie kompilacji robi refactoring, żeby e efektywnie do przeglądarki trafiały nam te czanki już podzielone. Nie? On tak. pokazał dokładnie jak to jest rozkładane, Dalej także można by to ręcznie nie zrobić. Tego refactoring. O, on to nazwał refactoringiem, że on jego nazwał. narzędzie robi, robi refaktoring tego kodu. Już, już tutaj chciałem, wiesz, old man, at the sky, <laughs> uh, at the cloud, <laughs> dobra. Ale tak, już, już ten, pokazuję jak to działa. Jeżeli dodamy gdzieś dolarka, czy to na funkcji, nadmiennej to staje się ona automatycznie zloadowana e, i jest, jak widzicie, dzielona na, na czanki. Tutaj mamy w środku piękny komponencik i ten taki zapis, który może się wydać dziwny, czyli komponent dolarek, ale e, to jest jego efekt. QRL to jest e, Quick URL <grym> <grym> i jak widzicie, on po prostu dzieli na dosłownie dwa, <grym> dwa czanki. Także naprawdę super karolowanie to, to wycina. Tu jest w ogóle jedna ciekawa rzecz a propos ładowania tych komponentów. Wyobraźcie sobie, że jeżeli macie generowaną stronę, żeby wygenerować tą stronę, potrzebny jest kod komponentu. I teraz Quick jest na tyle sprytny, że w momencie, kiedy ta strona wylądowała już do przeglądarki, to jeżeli będziemy chcieli ten komponent żeby stał się interaktywny, czyli te wszystkie on kliki zaczęły działać, kod samego komponentu nie musi wylądować w przeglądarce. Bo on wie, które fragmenty komponentu są rzeczywiście interaktywne, jeżeli to wpływa mm. na zmiany stanu, to sobie to ogarnie. Tak. Ale nie potrzebuje, jakby kodu, na przykład komponentów rodziców i tak dalej. To, to w ogóle mnie w ogóle rozbroiło. Tak myślę, a no dobra, ale będę potrzebował pewnie całego drzewa. Tak. A się okazuje, że, że nie, nie. Że nie. I jakbyśmy mogli jeszcze pokazać ekran, i chyba go zostawimy, bo tu będziemy trochę po tym kodzie, po tym kodzie klikać, bo to jest naprawdę ciekawe. Myślę, że to jest w końcu jakaś y, świeża nowość, y, to tutaj mega y, fajne podejście. Jest, jest tutaj naprawdę powiew świeżości i fajne jest to, że oni się mocno opierają o standardy webowe. W sensie, yep. tu nie ma jakich, wiesz, magii, no, zbindowaliśmy eventy, po prostu je dorzucając bezpośrednio do HTML-a. Wróciliśmy trochę y, wiesz, do tego, co robiliśmy parnaście lat temu i to dalej fajnie działa. I yy dolarkami, bo to jest w ogóle super istotne no. dolarki i to dlaczego można renderować pojedynczy element, um, bo nie te... trzymają graf um, tego, um, oni to nazywają reactivity graf mm -hmm. um, i są w stanie jednoznacznie stwierdzić, które elementy od których zależą. To też im pomaga ocenić, tak. że ok, ten fragment kodu, który teraz się załadować nie ma żadnej zależności do komponentu rodzica, więc możesz sobie to odpuścić, nie, nie ładować tego i bardzo szybko ukracają to, co rzeczywiście chcemy załadować. I to się w ogóle śmiesznie też łączy z tym dolarkiem i um, optimizer, bo tak się u nich nazywa ten tool. Tu jest mining of dolarek, dara, 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 dara. I są tutaj gdzieś limitations. Uh, o, są. So, optimizer rules. Tak, wszystkie zmienne muszą być konstami. Słusznie. Ja nie pamiętam, kiedy lata użyłem ostatnio, w reakcie, także. E, jest no to dobry powód. Wszystkie zmienne, które tam są. E, mm, ujęte muszą być serializowalne i muszą być importowalne. Albo import, albo eksport. Tak, to jest dobry pomysł. Nawet tu... jeżeli chodzi o zarządzanie stanem, jak już nawet. byliśmy w temacie. Redux na przykład nie lubi, jak wrzucacie do stora rzeczy, które nie są serializowane. Da się, o, ale będzie Was a tu nie... O tym, nie? A to nie wiedziałem. O, a to jest w ogóle to jest ten powód, bo zwróćcie uwagę. <laughs> mamy dość prosty kawałek. Tutaj mamy dołarek, czyli to będzie wydzielone do oddzielnego czanka. Yep. No i teraz zwróćcie uwagę na to salutation. To jest nie jest ani importowane, ani eksportowane. Czyli jak podzielimy sobie to na czanki, to, to nie będzie nie będzie się dało tego zaimportować. Podobnie będzie z serializacją, bo to, to finalnie jest zamieniane na, na, na czanki. Jeśli coś jest nieserializowalne, to nie będziemy tego mogli, e, mogli przekazać. Tutaj mamy jeszcze jeden case. Nie? Jeśli coś jest e, letem, też nie za bardzo jest opcja, jak to przekazać, jeśli to nie jest po prostu fixed, fixed value. Ja, jeżeli to by był konst, to e, ten fragment kodu e, w trakcie kompilacji jest ta, przerabiany na funkcję, gdzie m, używacie. O, tam jest e, są API, QRL. Mhm. I tam masz informację w tym drugim przykładzie, co mi się poniżej. Tu. Że ładujemy ten i ten skrypt i przekazujemy tam te konkretne zmienne tak. jako, jako wartości. Tak, nie? i one, i, o, to jest jeden. Use chunk. lexical scope. O. To jest jeden cang. Dokładnie, dokładnie. I oni mają ładny helper, który ogarnie im właśnie lexical scope do, do, do tamtego wywołania. Że to jest naprawdę, naprawdę dość smart. Nie? Dlaczego mówię, powiedziałem, że to jest w ogóle konkurencja dla samego remixa? Bo no. remix generalnie, że idea jest bardzo zbliżona, tylko że w remixie, mimo Ale. wszystko, mamy, musimy dużo bardziej dbać o to, co dzieje się po stronie serwera, jak dzielić tę aplikację. Mhm. Tam również ten kod komponentów jest ładowany, tak jakby całe poddrzewa Musisz załadować, żeby to wszystko zaczęło działać. Mhm. A tutaj po prostu tego nie ma, nie musisz o tym myśleć. Wstawiasz ten dolarek, optymalizujesz no, musisz co myśleć o, o tej, o serializacji. Tak, ale to są Wiem? rzeczy, które i tak są uznawane za dobre praktyki w ekosystemie Reaktowym. Także jeżeli ktoś się trzymał tego do dłuższego czasu, to wejście w Kwika jest jak nóż w masło. Oni tutaj masło. napisali gdzieś ciekawą rzecz, nie pamiętam już teraz na, na której stronie, w doksach to jest, ale że trochę się musimy przestawić na. Aplikacje bardziej dom-centric mhm. przy takim pisaniu niż na takie monolityczne apki z dużym stanem itd. Co, co ma, ma sens, bo bardziej musisz mieć na poziomie pojedynczych komponentów, yep. które są gdzieś powiązane z tym, co wizualnie widzisz, niż e, wielkiej apki, która wiesz wszystkim. To nawet do To jest fair, nie? U nas w Jira nie ma jednego centralnego stora, w którym trzymamy stan całej, e, całego projektu, nie? Tak. I Każdy i z u nas... ma swoje, swoje zarządzanie stanem. Tak. I też u nas dość e, niezależne są te komponenty. Yep. I to, o. To ja bym powiedział, że to trochę o to chodzi. że Musicie być znowu dom-centring, że raczej znaczy starać się, żeby wasz komponent, również zbiór komponentów pilnował dokładnie tego wizualnego elementu, który wyświetla, a nie za bardzo tam tam krążył do, dookoła. Jak macie a, jakieś ciekawe tak. uwagi do tematu poruszanego przez Michała i Bartka, to podzielcie się nimi z chęcią dołączymy je do dyskusji. Please do. Tak. Tak. Także e, Quick... oddaj mi komputer. Od... Aha, także. Także tak, Quick naprawdę. Z... Powiem w świeżości. Muszę się zgodzić. Yep. Ja będę to z chęcią obserwował. Nawet nie wiem, czy nie skuszę się na jakiś weekendowy projekt, tylko, tylko po to, żeby, żeby zobaczyć. W ogóle ich wielkim selling pointem jest to, że od teraz każda strona, nieważne jak złożona, będzie miała 100%. Na metrykach googlowskich Ja sobie tak. przypominam jedną z prezentacji z Angular 3CT, gdzie no. nie, Tomek chyba opowiadał o ładowaniu leniwym modułów w Angularze. Jak to było skomplikowane. To było na Angular 3 City i to był albo Tomek, albo Kuba. Ktoś. W każdym Kuba, razie. Tak. Ja tam siedziałem jako troll Reaktowy i wreszcie pytanie, dlaczego to jest tak skomplikowane. Bo to było strasznie złożone. Po czym Angular. Tam całkiem... Trzeba było mie mieć PhD, PhD <grym> z computer <Google grym> science, żeby załadować tak. leniwy komponentów. Po czym Angular przeszedł na ładowanie modułów tak jak mamy to teraz w ekosystemie Reaktowym, czyli importy, eksporty. No, Już jest to tu trochę przyjemniejsze. Prostsze, A teraz prostsze, przychodzi tak. sobie Miśko i stwierdza, to zrobimy to jeszcze prościej. I teraz React, patrz, ucz się, nie? No, aczkolwiek ten, na początku te dolarki mogą, mogą zdziwić, nie? Fajne jest to, że nie musisz ich używać. Tak, nie musisz, to nie powiedzieliśmy o tym, nie musicie ich używać oczywiście. Dolarki oznaczają to, że coś będzie podzielone na czanki. Jeśli ich nie użyjecie, to po prostu nie będzie, po prostu yep. będzie w ramach jednego czanka kodu, nie? Nie będzie doładowywane. I zakładam, że oni tu raczej bazują na drzewie AST, żeby, że sobie przyrosują drzewo i wyszukują symbole, które są, mają dodatek na końcu. To gdzieś też tutaj, tutaj tłumaczyli, bo teraz nie jestem, nie jestem pewien, jak to działało, ale to raczej nie jest rek, bo to by było zbyt ryzykowne. Bardzo mi się zdziwiło. No A. dobra, to co? Quick, 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 quick. quick Wróci do nas quick, na pewno jeszcze. Quick, 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 co nam zostało dzisiaj jeszcze z tematów, które chcieliśmy poruszyć? Niewiele. A. Package land? Wybieraj. Package, land. package land. Co to jest? Bo ja tego nie widziałem wcześniej, a ty mówisz, że fajne. Tak. Package land już wrzucam na. Discorda. Na... Discorda, dziękuję bardzo. Tak, także PackageLand pozwala nam znaleźć alternatywy do różnych bibliotek na NPM-ie. Na przykład, o jestem ciekaw, wpiszę Reakta. Co mi znajdzie jako alternatywy? O. Astro też jest. O, Astro też jest porównywany do Kwika w trakcie prezentacji, bo tam oni, hmm. się, oni, oni żyją ideą wysp. Tak, Astro. Uh, Islands uh, Architecture. Tak, tak. jest uznawane za całkiem spoko rozwiązanie, ale też jest obarczone tym, że musisz parent komponenty doładować i, i tak, tak dalej. Tak. Poza tym tam jest kilka aplikacji na jednej stronie i komunikacja między aplikacjami zaczyna być problematyczna. W Astro? W Astro. No. Ja się nigdy w Astro jakoś super nie, nie wgłębiłem. Mm, fair punkt, ale tak wracając do package landu, to możecie po prostu znaleźć alternatywy dla, dla libek. Na ile jest to opinionated? Powiedzmy, że mało, bo jest to jednak na zasadzie podobnych tagów. E, po prostu. W, no właśnie w, widzę, raport. że. Alternatywą do JQuery zdecydowanie nie jest underscore. E, e, i grunt tym bardziej. Nie także i, i jest to raczej na zasadzie podobieństw m, tagów. Także takich general usage, przepraszam za e, ogólnego użytku e, biblioteki. Wam wy śmietnik, e, w <głos》>, jeśli chodzi o wyniki, Ale jak to bardziej specjalizowanego, to już to może mieć więcej sensu. Tego nie? typu narzędzie mega by się e, sprawdziło na przykład w ekosystemie Elma, gdzie no. um, oni mają wymuszony semantic versioning na ich e, repozytorium package. Do tego no. stopnia, że badają ci e, sygnaturę API. Jeżeli zmieniło się cokolwiek w sygnaturze, nie możesz opublikować paczki jako e, patcha, bo musi być major update. Mm. Nice. Także major albo minor, ale generalnie jeżeli zmieniasz cokolwiek, no to oni to wykryją na poziomie publikowania. Także semantic versioning by default i wtedy można by było porównywać na przykład API. I miałbyś Aha. możliwość porównania procentowego. Okej, okay, tutaj jest zgodność API 80%. Sporo szansa, że nie się wiem, przyda. Nie ma wspólnego z pakierem, ale to jest dobry punkt. Tak. <laughs> A, ale w ogóle odnośnie jeszcze wyników do Reacta, bo sobie też wpisałem. No. W sumie. śmiesznie, bo tu jest tak, jest React, ale jakaś w ogóle specyficzna lipka, jest Vue, jest Angular, jest Czy Felt, jest Marco, jest Solid, Marco Marco co to jest Marko? Gdzieś. <laughs> jest Lead, jest Alpine, JS, jest jest tutaj akurat znane rzeczy mi. jest Quick, jest Redwood no, też ciekawe także... Left Pass pa <laughs> to jest dobry trolling także <laughs> Ciekawe. Myślałem, tak. że go już nie ma na temat, ale, ale wrócił. Jak widzisz. E, także do, do, dość, dość ciekawe, e, ciekawe rzeczy. Taki raczej, wiecie, Projekt For Fun, ale jakbyście chcieli znaleźć zamiennik jakiejś lipki, to. To bym użył, nie? A jakbyście chcieli znaleźć zamiennik dla e, RESTA, <grym> albo dla Sołpa. Ale przejście, ale przejście. E, to jest TRPC TRPC. Mmm, który jest takim sołpem bez XML-a, jak żeśmy próbowali ustalić. Trochę tak. O sołpie prawdopodobnie bez, nie słyszeliście bez nawet. kim? E, bez jakichś większych kim? No, generalnie. Pewnie kojarzycie ideę RPC, czyli Remote procedure Call. Call, czyli zdalnie wywoływane procedury. Ja bym nawet nie mówił, że, że pewnie kojarzycie, bo to jest tak niepopularne w środku frontendowym w tym momencie, że w tym, w tym... Nie, na studiach się w tym pierwszy raz spotkałem, nie miałem no. pojęcia o co chodzi, dlaczego muszę to tak zrobić, dlaczego każą mi wywołać metodę, która doda dwie liczby po stronie serwera i zwróci mi to do mojego projektu. No to no. To, to był bardzo, bardzo... bardzo... Do, super przykład. Tak, super bardzo przykład. zły przykład. Ale e... zastosowanie jest więcej oczywiście. Nie? Dobra, ale generalnie wyobraźcie sobie, że budujecie API po HTML-u i zamiast robić sam resta czyli orientować rzeczy wokół zasobów to po prostu ładujecie mm, funkcje, funkcję Czy... ale w sensie, o inaczej ładujecie endpoint który ma nazwę add new customer add new customer i przy, 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 przyjmuje parę parametrów nie i macie takie bardzo typowe RPC w swoju już nie będziemy wchodzić bo to long time no uh... to, to ma jedną małą przewagę nad restem. Uh, przede wszystkim nie masz tej hierarchizacji endpointów. Wreszcie jest pewien moment, gdzie też zaczynasz się zastanawiać, co no ją okay. użyć masz, geta, musiałaś. posta, delita, jak nazwać URL, do którego uderzam, bo robię jakąś mega skomplikowaną operację. No, generalnie na kilku RPC są bardzo powiedziałbym Dedykowany, po prostu dedykowany endpoint per, per funkcję. Ale jest, jak jest, Nie robicie prostego kruda. Nie? Ale czym jest LTRPC? Bo w ogóle do tego jeszcze nie, nie doszliśmy. Um, oni mówią, że to jest um, alternatywa dla, dla RST API i GraphQL, to znowu ktoś odkrywa, odkrywa koło na nowo. Hmm. The old man and the sky. Hmm. E, jakbyśmy mogli pokazać LTRPC, bardzo może go pewnie gdzieś. E... Cool. Jest, no jest otwarty. Cool. To weź sobie na, na przykładzik. Get started? Eee, może być get started. Examples. Chyba który quick, byś chciał. Quickstart, quick start. o ja. Quickstart, tak. Tutaj na, na Quickstarcie eee, jest trochę code snippetów. No I generalnie, idea jest taka, że e, tworzymy sobie serwer bądź wpijamy go w istniejący serwer. Definiujemy sobie, o super, definiujemy sobie mm, ruty. Gdzie, jak widzicie, ruty to są po prostu e, to są albo querysy albo mutacje. E, czyli querysy będą leciały chyba po prostu zawsze getem. E, z tego co wyczytałem, mutacje chyba zawsze postęp. Tutaj się nie, nie bawimy w jakąś, wiesz, poprawę semantyczną, e, jeśli chodzi o werdy o HTTP. No weź, przecież ten, e, e, no, GraphQL wszystko wysyła postęp. E, dobra, to prawda. O, ok, słuszna uwaga. No, także definiujemy sobie nasze query, definiujemy sobie mutacje i to jest nasz serwer. Następnie po stronie klienta, tutaj zakładam, że gdzieś niżej będzie. Serwer. Usage with React. O, dawaj, no, dobra, cool. Bla, bla, bla. Szukam Natomiast tylko wywołania tego. Create React Query Hooks. a router tRPC, o i masz, tRPC, create client, dara, 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 dobra, niżej. I gdzieś będzie wywołanie... Wygląda jak, jak query, yes. prawie Dokładnie. Do, to też było moje skojarzenie. I jak widzicie, będzie po prostu use query, gdzie podajecie nazwę tej query. I albo było, było useMutation nazwę mutacji z parametrami. No i tyle. I cały bajer w tym, to jest akurat fajne, że oni w łatwy, w łatwy sposób można wyciągnąć typy opisujące te mutacje i opisujące query. Tak jak w graphql tylko że tam masz dedykowanie. Tak, to jest TypeScript First, tego co To co pamiętam, jest nie? Mega TypeScript type First i oni bardzo promują sytuację, w której macie monorepo, gdzie macie i ten backendowy i frontendowy projekt w jednym, albo macie, nie wiem, Nexta i po prostu sobie importujecie typy, podpinacie je po stronie klienta i nie ma żadnej zależności w runtime. Potem bo to są tylko typy i są IRESowane, usuwane, przepraszam, są usuwane. A macie naprawdę bardzo fajny experience, jeśli chodzi o Type First, nie? bo wszystko jest ładnie otypowane. Which is cool, ale bardzo mnie ubawiło, że wymyślają koło na nowo i to, O, słuchajcie, ale wymyśliliśmy, kurde, RPC. Mi się, um, mi się ale ogóle... idea jest spoko. To, że to jest Type First, tak bardzo mocno jest, i jest spoko. RPC, jak nie lubię, to tak nie lubię, bo moim zdaniem, jest na bardzo krótką metę e, się sprawdza. Także pewnie osobiście nie użyję, ale do jakichś takich małych, dedykowanych rzeczy, takich bardzo, bardzo małych projekcików, może być cool. Mi się podoba to, że mają też kolekcję osą tier TRPC. Ja tu mogę chyba być tutaj dzisiaj Old Man od at the Cloud. A, panie, co tutaj wywróciłeś? Chciałbym pokazać ekran, bo jest całkiem pokaźna kolekcja narzędzi, które już są z TRPC skojarzone. No. Marku, Marku. E, mamy e, kolekcję extensionów, e, add-onów, rzeczy związane z Nextem, SWR-em dalej. Mhm. Jest też e, kilka generatorów projektów. Te starter-projekty są bardzo fajne. Przeklikałem się przez e, dwa z nich. Przez ten z Nextem i, i Prismą. No. I było taki właśnie fajne, super... E, zresztą jakbyś mógł wejść w, w ten starter. Który? <coughs> na samej górze. Na samej górze ten? No. Dobra. No. Recommended. Hmm. No, i tutaj co my tu mamy? I wejdź. Create next up? Nie, nie, do, do, wejdź w jeden plik, proszę, w kodzie. Do góry. SRC? We, wejdź src, wejdź serwer i wejdź roots Routes. routes I wejdź post. Post. I o, są. Hmm. Niżej. O. Nie? I zwróćcie uwagę, prościej się tak naprawdę nie da, nie? Masz tu razem jakieś, z walidacją masz danych. Jakieś, tak, jakiegoś prostutkiego, kruda. Akurat użyli ZODA do, do walidacji danych. Uh -huh. Potem jak widzisz, przez prismę sobie to zapisują do bazy i, i właściwie tyle, nie? Sympel. Także Trzyma. naprawdę easy to use. Ja się trochę zrzymam na, na e, RPC, bo mogę mieć z RPC i ze SOAP-em. Traumat uspokój się, Uspokój się, weź coś, weź coś tam, uspokojenie. E, Dlaczegoś zjechałem na temat projektów community no. i Awesome Staff? Bo mamy no. jeden ostatni link, który możecie sobie przejrzeć, zapoznać się z tym na koniec, jak rano nam się skończy. Bułeczka Awesome Ban. E, I tu jest kolekcja projektów, które powstały już w oparciu o Bana. I ja bym tym zamykał dzisiejszy dzień. Czas nam się powoli kończy. E, nie wiem, czy znalazłeś coś, co przykuło Twoją uwagę. W Awesome Ban? No. Nie, a Ty? Też nie, bo nie, nie, nie jestem w ogóle jeszcze w tym ekosystemie, no, ale myślę, że przez weekend będę klikał i sprawdzał, co my już mamy w tym banie. Żeby, że, czy, czy to już jest moment, że warto by się było przesiadać? Znaczy, ciekawe jest to, że jest, są już e, frameworki, które są dedykowane do, do bana, e, ba są bardzo... Oily? Nie, Van z... Baker? Band <laughs> słodki, tak. Nie, w sensie one są wszystkie, wiesz, w takim bardzo express e, style. Co? to? Band Framework Next. O, o u, to ciekawe. O, to jest ciekawe. No. Generalnie, ja patrzyłem, patrzyłem na, te, na te typowo serwerowe, one są bardzo express style, czyli masz jakieś middleware, masz prostą deklarację mhm. routów, e... Tyle. Będziemy opowiadać jeszcze. Tak. To co? Masz coś jeszcze, co byś chciał dorzucić? Jakieś newsy, coś meges? Jak nie? Nie, jest chyba, ja Ogórkowy w pełni, e, wszyscy są na wakacjach. E. Tak, tu nawet ekipa jest w składzie. E, także tyle na dzisiaj. Tyle na Życzę dzisiaj. Wam jego weekendu. Widzimy się za dwa tygodnie, jeżeli dobrze liczę. Tak jest. E, no, wakacjujcie się tam. Zapraszamy na Discorda, pamiętajcie. Nie? Dzięki, wielkie. Cześć, cześć. cześć, cześć.